Tak, żeby przypomnieć sobie, jak to było, na nagrywkach robiłem każde ćwiczenie po minucie, więc nie ma ściemniania. Sporty walki, niezależnie czy uderzane, czy jest to grappling, mają to do siebie, że zawierają dosyć duży komponent siły izometrycznej, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie pozycji, jak i samo przepychanie się w trakcie walki. Druga kwestia, fajnie jest trenować jak trójboista czy sztangista, bazując na mocy i na sile, ale w przypadku sportów walki potrzebna jest powtarzalność, więc w tym momencie obciążenia, które jesteście w stanie uzyskać i siły, które jesteście w stanie wygenerować za pomocą ćwiczeń z użyciem kettlebells, jest to w zupełności wystarczające moim zdaniem i dodatkowym atutem tego typu elementów jest możliwość mieszania, łączenia, płynnych przejść, jak i też uzyskiwania nowych zakresów ruchu. I teraz powiedzmy sobie o tym szerzej, jakie ćwiczenia wybrałem i dlaczego. Miks ćwiczeń, które tu wybrałem, jest tak naprawdę zestawem na całe ciało. Bądź co bądź łącząc tylko trzy, będziecie mieli już pełen zestaw na jedną jednostkę treningową. I głównym atutem, który dzięki temu zyskujecie, jest to, że nie usmażycie sobie układu nerwowego z racji na zbyt dużą intensywność. Ponieważ jak to mówił człowiek, od którego zaczęła się w sumie moja przygoda, jeśli chodzi o edukację w tej kwestii, Ross Animate, treningi dla sportów walki, on akurat trenuje bokserów, mają być krótkie, intensywne i mają mieć jak największe i jak najlepsze przełożenie na to, co robimy w trakcie już zadań sportowych. Więc moje typy to tureckie wstawanie z wyciskaniem, naprzemienne wiosłowanie, czy w opadzie tułowia, czy w wykroku, zarzut i wyciśnięcie jedną ręką, swing dwoma ketlami, martwy ciąg na jednej nodze, rwanie ketla i przysiad z dwoma ketlami trzymanymi na ramię. Tureckie wstawanie z wyciskaniem to odmiana, która ma bardzo duże zalety, gdzie główną moim zdaniem jest odblokowanie w pełni obręczy barkowej, czyli pracując w tym ćwiczeniu macie możliwość z jednej strony rozruszać całość, jeśli chodzi o ślizg łopatki, porozciągać klatę, a przy okazji do tego na stosunkowo nawet niedużym obciążeniu zbudować wytrzymałość mięśni ramion, mięśni, które odpowiadają za chwyt, mięśni, które odpowiadają za odpychanie, mięśni, które stabilizują bark i łopatkę i zarazem do tego zbudować sobie już jakąś objętość treningową. Więc pamiętajcie, tutaj nie trzeba szaleć z ciężarem, wystarczy zastosować sobie metodę serii drabiny. Czyli zaczynając z dołu robicie najpierw po jednym, potem po dwa, po trzy, cztery, pięć wyciśnięć w każdej pozycji i w taki sposób macie tak naprawdę bardzo, bardzo duży wolumen wykonanej pracy. Wiosłowanie na przemian, wiosłowanie goryla czy wiosłowanie w pozycji wykrocznej będzie miało dwa duże atuty. Z jednej strony pracujemy antyrotacyjnie, jeśli chodzi o mięśnie brzucha, czyli wzmacniamy to, co pozwala nam lepiej rzucać, sweepować, obalać i wyprowadzać ciosy. Kolejną kwestią jest to, że mamy izometryczną siłę mięśni grzbietu w pozycjach, które będą niekoniecznie wygodne. Czy staniemy w rozkroku, czy staniemy w wykroku, będziecie musieli naprawdę dosyć mocno się spiąć, żeby utrzymać w miejscu, kiedy pracuje jedna ręka, a druga dynda w powietrzu. Możecie robić to oczywiście w wersji, gdzie jesteście przyklejeni do podłogi jako start, aczkolwiek docelowo chciałbym, abyście byli w stanie pracować połową masy swojego ciała na każdą rękę, utrzymując całość w powietrzu. 5 do 8 powtórzeń wystarczy w zupełności. Zarzut i wyciskanie to klasyka w przypadku treningu z ketlami i wiadome, jest to zestawienie, które będzie tak naprawdę pozwalać na duży wydatek energetyczny, bo pracujemy naraz dolną i górną połową ciała. Nie każdy, kto trenuje sporty walki, ma pełną ruchomość, która pozwoli mu na podniesienie ręki nad głowę bez wyginania się w odcinku lędźwiowym i bez jakiejkolwiek kompensacji. Więc to, co chciałbym Wam zaproponować, to 90 stopni obrotu tułowia w trakcie ruchu wypychania nad głowę. Tym samym za ręką otwieracie klatkę, umożliwiacie sobie na głębszy ślizg łopatki,
Aczkolwiek jeśli będziecie stosować się do zaleceń z wszystkich tych ćwiczeń, uwierzcie mi, nie będzie z tym problemu. Swing dwoma ketlami może służyć na dwa sposoby. Z jednej strony jest to świetne ćwiczenie, które może zastępować martwy ciąg, jeśli robicie je na odpowiednio dużych dzwonkach. Aczkolwiek nie każdy ma dostęp do tego typu sprzętu, zatem sugeruję, żeby zacząć od tego, że będziecie robili serię po 12, 15, 20 powtórzeń z mniejszym obciążeniem, tak aby zbudować sobie z jednej strony siłę, z drugiej strony wytrzymałość siłową mięśni, które odpowiadają za wyprost biodra, utrzymanie ciała w pionie, jak i też przeciwdziałają temu, żeby się zgiąć, ponieważ dobrze zrobiony swing to jest praca uda, pośladka, brzucha, najszerszego grzbietu oraz chwytu. Czyli wszystkie rzeczy, które będą bardzo pomocne do tego, aby być lepszym w nieważne jakich sportach walki. Martwy ciąg na jednej nodze to świetna alternatywa z racji na to, że nie za każdym razem dobrze będzie, żebyście łapali się za sztangę. Osoby, które trenują grappling, jiu-jitsu, zapasy, bardzo często uskarżają się na to, z racji na pozycje, w których znajdują się bardzo dużo czasu, że no, ten tył uda, pośladki, prostowniki grzbietu może i są w pewnych sytuacjach mocne, aczkolwiek nie są przyzwyczajone do pracy równoważnej, więc wykorzystanie ciężaru na jednej nodze będzie świetną opcją, aby sobie to wszystko zbalansować. Dodatkowo możecie bawić się głębokością, jak nisko schodzicie, uginając kolano, oraz tym, po której stronie ustawiacie sobie ciężar. Czy on będzie po stronie nogi pracującej, czy po przeciwnej, tak aby wymusić nieco większą robotę od wewnętrznej bądź zewnętrznej strony uda i pośladka. Rwanie ketla to ćwiczenie, które wymaga naprawdę sporych umiejętności i pokładów cierpliwości, jeśli chodzi o technikę, ponieważ robione źle jest jednym z bardziej destrukcyjnych dla obręczy barkowej. Aczkolwiek, kiedy robicie je dobrze, może zastąpić Wam bieganie, rower, naprawdę mnóstwo innych rzeczy. Tutaj polecam zerknąć na pracę Kennetha Jaya, Viking Warrior Conditioning, czyli książkę, gdzie gościu zrobił tak naprawdę doktorat, machając ketlem nad głowę i badając przy tym wzrost pułapu tlenowego. Czyli generalnie, jeśli ktoś chce, znajdzie sposób, jak nie, to znajdzie wymówkę. Rwanie ma polegać na tym, że na strzał jesteście w stanie się wyprostować i wrzucić ciężar nad głowę. Zatem naprawdę proponuję, żebyście zaczynali tutaj z ego w kieszeni albo w ogóle w szatni i w bagażniku samochodu, a dopiero później dokładali tutaj obciążeń tak, aby a. nie wyłamywać sobie ręki ze stawu, b. nie obijać sobie przedramion, c. rzeczywiście za każdym razem na szybki strzał wchodzić do wyprostu i do zablokowanej pozycji. Przysiady z dwoma ketlami to no pewnego rodzaju osobista konkurencja, ponieważ wymaga to z jednej strony bardzo dużej siły obręczy barkowej, z drugiej strony no, musicie z tym przysiąść. Mało kto będzie miał na tyle skoordynowane mięśnie, ciało, żeby wrzucić konkretny ciężar, utrzymać go i jeszcze z nim sobie tam pokucać i powstawać. Więc w momencie, kiedy pracujecie z dwoma dzwonkami, z jednej strony wzmacniacie wszystkie mięśnie brzucha, jeśli chodzi o kwestię izometrii, czyli z jednej strony pomogą one, jeśli chodzi o pracę mięśni oddechowych, z drugiej strony utrzymanie napięcia w momencie, kiedy się z kimś siłujecie albo kiedy macie przyjąć cios. Druga kwestia, wymusza to pionową pozycję, więc zejście do przysiadu przy tym układzie będzie naprawdę ładne, płynne, techniczne, dopiero wtedy, kiedy będziecie posiadali odpowiednio mobilne kostki, biodra i dzięki temu też mieli na tyle luźne kopyto, które pozwoli Wam na w pełni płynny i poprawny ruch. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak to było, na nagrywkach robiłem każde ćwiczenie po minucie, więc nie ma ściemniania. Jak widzicie, jedna runda, 7 ćwiczeń, minuta na minutę, minuta pracy, minuta wypoczynku i naprawdę idzie się zmęczyć. Więc w tym wypadku 10 do 15 minut rozgrzewki, 2-3 może takie rundy, gdzie będziecie zwiększać obciążenie, ale nie bierzecie wszystkich ćwiczeń naraz. Uwierzcie mi, że będą przynosić bardzo, bardzo dobre rezultaty. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, jak co robisz, a nie co robisz. Pozdrawiam i do zobaczenia.